Radomscy terytorialsi z 62. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej przekazali dziś paczki żywnościowe dla Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu u części pacjentów placówki wykryto koronawirusa. Nasz batalion kolejny raz wspiera lokalną społeczność. Dzisiejszego dnia wniosek Caritas. Przetransportowaliśmy żywność z Banku Żywności w Radomiu do Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, gdzie właśnie się znajdujemy. Jesteśmy dumni, że żołnierze naszego batalionu tak ochoczo służą pomocą mieszkańcom naszego SRO oraz że jesteśmy zawsze gotowi i zawsze blisko wtedy, kiedy najbardziej nas potrzebują. Napoje dostarczone do DPS-u pochodzą z Radomskiego Banku Żywności. Dyrekcja zaznacza chęć dalszej pomocy. W miarę jak będzie sytuacja się rozwijać, będziemy przekazywać w większym stopniu być może te produkty trwałe, długoterminowe. Jesteśmy w tej chwili w stanie oczekiwania na odpowiedź odpowiednich instytucji, tak żeby można było przekazywać część żywności z programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Żołnierze 62. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej angażują się w wiele różnych inicjatyw na rzecz pomocy społeczności naszego regionu. Nasz batalion generalnie działa obecnie w SRO, czyli w różnych powiatach, na 6 kierunkach. Zajmujemy się m.in. patrolami z policją w naszym SRO. Dostarczamy żywność do potrzebujących, współpracujemy z GOPS-ami, z MOPS-ami, dostarczamy ciepłe posiłki, sprawdzamy oczywiście ludzi na kwarantannie. I oprócz tego oczywiście mamy różnego rodzaju akcje doraźne, czyli na przykład jak w tej sytuacji transportowanie żywności, przewóz jakichś środków dezynfekujących. Także Radomski Bank Żywności nie ustaje w działaniach, by nieść pomoc kolejnym osobom dotkniętym przez epidemię. Staramy się karmić nie tylko tych, którzy są w kwarantannie tej sanepidowskiej, ale także tych, którzy pozostają w dobrowolnym odosobnieniu. Takich ludzi jest bardzo dużo. My nie przerwaliśmy pracy nawet na jeden dzień od początku trwania sytuacji tej, która u nas jest, jeszcze zanim wszedł stan epidemii. Więc staramy się bardzo, żeby żywność pozyskiwać z różnych źródeł. Więcej na temat trudnej sytuacji Radomskiego Banku Żywności dowiecie się Państwo w jutrzejszym wydaniu dziennika Zebra TV.